Piotr Topoliński, dzień dobry. Jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego w Parku Wolności, a jest z nami wyjątkowy gość, Juliusz Kulesza, pseudonim Julek. Dzień dobry. Rocznik 28, a także wśród wielu różnych osób, cech, które moglibyśmy wskazać na początek, były, ale jednak mieszkaniec Żoliborza. No, nie zaprzeczam. Dwukrotnie. Żoliborza, ale w sumie to nie było wiele lat, ale szczególnie ten pierwszy pobyt to było tyle ważne, że przypadł na lata wojny i okupacji. Początek okupacji. No to mało, ponieważ miałem lat niewiele wówczas, więc w dużej mierze upływało pod znakiem piłki nożnej. O której będziemy dzisiaj rozmawiali. Ja zresztą Żoliborzowi poświęciłem rozdział swoich wspomnieniach, które mają się w ciągu tego roku ukazać. Spróbujemy dzisiaj trochę rysować mapę Warszawy. Będziemy wracać do pytań, które nasi widzowie zadawali wcześniej w internecie, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Dziękujemy Wam za te pytania. Zostańmy jeszcze na Żoliborzu i w Parku Żeromskiego. Dziś miejsce, które wtedy było jednym z Waszych boisk, to Wielki Plac Zabaw. Jestem ciekaw, czy pan się tam pojawia, ogląda, myśli o tym, co się działo 70 kilka lat temu, również na tym boisku, wracają emocje? Pojawiają się jakiś sentyment przede wszystkim. Podobno koty się do miejsc przywiązują, ale myślę, że ludzie również. Jest to jakiś wielki sentyment do tego Żoliborza. No atmosfera była taka. Poza tym tam właśnie ta piłka żoliborska, tam taką postacią bardzo popularną był późniejszy po wojnie i pisarz, i podróżnik Olgier Budrewicz. Znany warszawianista, autor Bedekerów warszawskich. Bardzo znana postać. On był kapitanem drużyny miejscowej Promyka Żoliborskiego. Ja z nim pierwszy kontakt właśnie miałem o tyle oryginalny, że to było boisko prowizoryczne, bez żadnych trybun, bez bieżni, więc widzowie stali już na linii ograniczającej plac gry. I Budrewicz w pewnym momencie miał rzucić piłkę z bocznego autu, tak jak to się oburącz rzuca piłkę na boisko, ale żeby dalej rzucić, to chciał mieć rozmach i cofnąć się, a ja stałem za jego plecami. I on wtedy odwrócił się i odezwał się do mnie. To brzmiało mniej więcej coś między odsuń się pentaku, a odsuń się smarkaczu. No, 6 lat różnicy to wtedy była przepaść. I nie wykluczam gówniarza nawet. Wprawdzie jakimś epitetem mnie obdarzył, żebym się odsunął. Ja pamiętam, ponieważ to była niedziela, mecz był w niedzielę, to nazajutrz w klasie, w szkole, ja się chwaliłem, że Budrewicz ze mną rozmawiał. To była pierwsza znajomość i proszę sobie wyobrazić teraz, jakie są przeskoki życiowe, że to jest rok 40 chyba drugi, a jakieś 60 lat później ja z nim się wielokrotnie spotykam na takich spotkaniach byłych żołnierzy batalionu 5. Bo większość ówczesnych piłkarzy, chłopaków poszła do powstania. Tak, i on akurat tak się złożyło, że często siadaliśmy obok siebie z tym Budrewiczem i jaka przepaść jest między tym jego odezwaniem się ówczesnym, a propozycją, proszę mi mówić po imieniu. I to był początek przyjaźni, myślę. Tak, tak. Olgierdowi Budrewiczowi dedykował pan książkę Futbol w okupowanej Warszawie. Właśnie, tak, tak. Zakazane gole. Park Żeromskiego nie był jedynym miejscem, gdzie chłopaki grali w piłkę na Żoliborzu. Tak, no w ogóle w Warszawie istniały regularne rozgrywki o Mistrzostwo Warszawy. Istniał Warszawski Okręgowy Związek Piłki Nożnej przecież, podziemny oczywiście. I tutaj jest zastanawiające, a nawet zdumiewające, że z różnych dyscyplin sportu właśnie piłka nożna jest najtrudniejsza do ukrycia, bo to wymaga i przestrzeni boiska, i w
drużyny wieloosobowe w porównaniu z takimi sportami jak zapasy, boks czy tenis stołowy, to jest nieporównywalne w sensie. I teraz paradoks polegał na tym, że właśnie z tych wszystkich dziedzin sportu środowisko futbolowe przejawiało największą aktywność i piłka nożna dominowała. No, były też jakieś zawody w siatkówce, bokserskie, ale przede wszystkim piłka nożna. Jeden z naszych młodych widzów z Muzeum Powstania Warszawskiego zadał pytanie, czy granie w piłkę, uprawianie sportu było w ogóle w tamtych czasach legalne? Nie, w ogóle to było oficjalne rozporządzenie władz okupacyjnych zabraniające, znaczy absurdem byłoby zabronić chłopcom kopanie piłki na podwórku, bo to jest zresztą zakaz nie do wyegzekwowania, oni by się ośmieli, ale był wyraźny, oficjalny zakaz łączenia się w organizacje sportowe, zakaz istnienia klubów, zrzeszeń, stowarzyszeń, nie mówiąc o tym, że wszystkie te większe boiska Niemcy zajęli. Czyli przecież stadion Legii, stadion przy Konwiktorskiej, stadion Polonii. Stadion Wojska Polskiego, dzisiaj się mówi Legii, wtedy tak. To się mówi o stadion Wojska Polskiego. Niemcy zajęli i co ciekawe, takim administracyjnym kierownikiem, szefem tego obiektu był, zawsze zapominam jego nazwisko na literę H, ten major niemiecki znany z filmu Pianista. Ten, który uratował Szpilmana. Tak. On właśnie był na co dzień tym szefem sportowych obiektów. Może skłamałbym, że wszystkich, ale na pewno całego kompleksu wojska, stadion Polskiego. No, stadion Polonii Warszawskiej to zajęło SS und Polizei. SS i policja. I pamiętam od Konwiktorskiej zwisała ta czarna flaga z takim białym, oni mieli takie zygzaki jak błyskawica, godło SS. Aczkolwiek ja tam pamiętam, obejrzałem, to już było blisko powstania, to już był 44 rok. Usłyszałem, idąc Konwiktorską, uderzenia w piłkę. Czasem tam widziałem, gdzieś piłka się wysoko pokazywała, o, mecz jest. No, wiedziałem, że to grają Niemcy, ale ciekawiło mnie popatrzeć, jak oni grają. Oczywiście nie było mowy o wejściu na stadion, skąd. Ale ja poszedłem do parku Traugutta i po tym nasypie parkowym, park Traugutta przylega do boiska, do tej dzisiaj kamienną, to się nazywa ta trybuna. Ja się wdrapałem wyżej i ułożyłem się na szczycie tej kamiennej obecnej za takim cementowym murkiem i oglądałem sobie tych Niemców grających. Prawie cały mecz widziałem i co mnie zapamiętałem, że jedna z tych drużyn wygrała 4-0. Domyślałem się, że SS to był gospodarze, bo oni mieli te emblematy, natomiast nie wiedziałem z kim oni, kto im te 4-0 dołożył. I następnego dnia, rozglądając się, czy nie widzi nikt znajomy, bo to byłaby kompromitacja, prawie kolaboracja, kupiłem Warschauer Zeitung, tą szwabską gazetę w kiosku, bo tam był dział sportowy. I wynalazłem wykaz meczów niedzielnych, tych minionych, i szukałem po prostu wyniku 4-0. I znalazłem jedyny wynik 4-0, potwierdziło mi się, że przegrali ci SS-mani, a wygrali kolejarze, bo to była drużyna Ostbahn, kolej wschodnia, kolejarze. I w ten sposób widziałem, jako nieproszony widz byłem na takim meczu. A wy nie w prasie, ale między sobą informowaliście się o swoich podwórkowych meczach wśród kibiców. Byli również tacy, którzy w pamiętnikach zapisywali, kto z kim grał, mecze, jakie to były drużyny. Te mecze żoliborskie to pantoflową pocztą od razu było wiadomo już w niedzielę rano po południu, kto z kim będzie grać. I
były takie momenty, ponieważ tam był bramkarz Promyka, był bardzo przystojny chłopak Różycki, widzisz, zresztą po wojnie dziennikarz FAP-u przez wiele lat. Świetny bramkarz, rzeczywiście, mimo niedużego wzrostu. I on się bardzo podobał płci pięknej. Ja kiedyś właśnie, będąc mieszkańcem tego bloku ZUS-u Mickiewicza 27, tam to jest tuż przy placu Wilsona. Długie podwórze, więc ja idąc z tym podwórzem, mijałem dwie takie starsze troszkę ode mnie, może 16-17-letnie podlotki. I słyszę, jak jedna drugą pyta, będziesz dzisiaj na meczu? A ta mówi, jeżeli Różycki będzie w bramce, to pójdę. Czyli oglądało się mecze bardzo często dla swoich idoli, dla przystojniaków. Tak. Jedno z pytań, które się pojawiło wśród młodych zwiedzających Muzeum Powstania Warszawskiego, to kto był takim Lewandowskim tamtych czasów? Wydaje mi się, że nazwisko Wilimowskiego bardzo często się pojawia we wspomnieniach. Był taki, bardzo pan to trafnie skojarzył, bo dzisiaj Lewandowski jest bezapelacyjnie numer. Tam był taki piłkarz skrzydłowy tego Promyka, Jerzyk. On się nazywał Jerzy Olszewski. I ten Jerzy Olszewski to był chłopak z Marymontu. On troszkę nawet, bo to były też takie sprawy dosyć skomplikowane. Żoliborz to była młodzież inteligencka, Marymont raczej młodzież robotnicza. I ten Jerzyk, on był na pewno najlepszym piłkarzem, a jednocześnie on, w jego zachowaniu ja wyczuwałem takie kompleksy, jak on się jakoś czuł tak inaczej, ale był idolem całego Żoliborza. I ten Jerzyk to był właściwie jedyny z tych piłkarzy, o którym można powiedzieć, że po wojnie zrobił karierę piłkarską, bo on najpierw przez jakiś czas, on zresztą pod koniec okupacji już grał w Marymoncie, Marymont miał silną drużynę, a później przeszedł do Gwardii Warszawskiej, to była popularna wtedy drużyna milicyjna. I on w tej Gwardii, ona najpierw była drużyną drugoligową, on był wicekrólem strzelców, z tym, że on później po zakończeniu czynnej kariery piłkarskiej był trenerem i gdzieś trenował na Rzeszowszczyźnie jakiś klub i tam zmarł. Taki bardzo skromny właśnie chłopak, odwrotnie proporcjonalne było jego zachowanie do jego piłkarskich umiejętności. A wspomniany już Ernest Wilimowski? Był najpopularniejszy, bo to był od razu, on miał te on chyba studiował już dziennikarstwo wtedy, oczywiście konspiracyjne, zresztą on w powstaniu był, Buzewicz był najpierw w zgrupowaniu Żmija żoliborskim, a później w czasie powstania bardzo prędko został redaktorem prasy powstańczej na Żoliborzu. Także on konsekwentnie całe jego życie to było to pisanie i to redaktorstwo. No zresztą on też i warszawianistą był świetnym. Te sagi rodów warszawskich jego. Bedekery, czyli tak, rodzaj przewodnika. Do tych wątków jeszcze będziemy powracali, ale to, co przed chwilą się pojawiło, to wątek edukacji. Joanna Grodecka-Antoniuk na Facebooku Muzeum Powstania Warszawskiego zadała pytanie, jak trudno było się uczyć i zdobywać edukację w czasie wojny. Pan był wtedy w wieku 16 lat po podstawówce? Tak, no więc podstawówkę skończyłem w 40, zaraz pierwszym czy drugim, w 42 roku jednak, tak, w czerwcu, jak to zwykle rok szkolny. I później normalnie, żeby nie było wojny, no to gimnazjum i liceum. Niemcy zlikwidowali średnie szkolnictwo ogólnokształcące. Były tylko tak zwane zawodówki. Ale jednocześnie był nakaz pracy od 14 roku życia, czyli praktycznie po skończeniu podstawówki trzeba było iść do pracy.
Ja to Arbeitsamt, ten Urząd Pracy Niemiecki, regulował to. Ja dostałem wezwanie do Arbeitsamtu i początkowo od razu oni już widzieli we mnie kandydata na praktykanta na Okęciu do fabryki tych części lotniczych na Okęciu. No, nie, z różnych względów nie było to zachwycające, bo nawet i dlatego, że to jest już trochę właściwie bezpośrednia praca na potrzeby armii niemieckiej. No to już jest coś, co się wbrew sobie, czemu człowiek się buntował. Ale na szczęście, ponieważ mój ojciec, w ogóle ojciec ponad 30 lat pracował w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. I wytwórnia mnie wyreklamowała. No, ułatwieniem było to, że ja miałem wyraźne predyspozycje rysunkowe od smarkacza. Ja rysowałem, nawet powiedziałbym, że to było dla mnie pewną uciążliwością. A co rysuje taki młody człowiek? Ja jako dzieciak 6-7-letni, jako jedynak często się nudziłem. I kiedy narzekałem, że się nudzę, to rodzice mówili, no to porysuj sobie. Do dzisiaj tak mówią. Tak. I budynki, postaci? Ja rzeczywiście tym rysownikiem zaczynałem być wcześniej. I ja po prostu, wytwórnia zgłosiła zapotrzebowanie na mnie, jako na praktykanta do rysowni. I tak trafiłem właśnie w 1942 roku do PW do rysowni. Na czym polegały te praktyki? Bo pojawiło się wśród pytań zadawanych przez ludzi, jaka była ta praca wykonywana przez pana? Codziennym zajęciem teoretycznie było retuszowanie na kamieniach litograficznych. Te wszystkie siatki, te wszystkie drobne koronkowe gilosze, to się tak fachowo nazywa, to wszystko tła na kartki żywnościowe, no nie mówiąc o banknotach, więc, bo druki wartościowe z założenia są skomplikowane, bo chodzi o utrudnienie fałszerstwa, więc to jest, a jednocześnie no są zanieczyszczenia, albo kropka się pojawi niepotrzebna, albo coś się przerwie, więc ja na tym kamieniu litograficznym, z którego później to było przenoszone, ja albo rylcem na jakieś tam niepotrzebne punkciki usuwałem, albo piórkiem, tuszem, piórkiem maczanym w tuszu jakąś tam zamykałem kreseczkę. Żeby później to się dobrze odbiło. Tak, ale muszę powiedzieć z wielkim, no nawet wzruszeniem, że byłem tam traktowany przez tych starszych kolegów tej rysowni prawie jak syn. I tej pracy oficjalnej bardzo niewiele oni na mnie zrzucali. Ja sobie tam własne rzeczy rysowałem. Ja sporo litografii własnych, ja kopiowałem sobie. Była świetna biblioteka w tej rysowni. Arcydzieła malarstwa, grafiki, zarówno były roczniki grafiki przedwojenne i czasopisma, jak i albumy w ogóle poświęcone sztuce. Dürer, Schongauer, Cranach, ci wszyscy średniowieczni artyści, ja kopiowałem sobie. Na wzorach można się było uczyć fachu w ręku. Tak, ja zresztą jedyny w życiu zrobiłem miedzioryt. To była właśnie kopia Święty Jerzy Dürera. Autentyczny, ja to ocalało i to mnie ocalało z powstania. Ja to z pomiędzy cegieł, z gruzu wydobyłem, porysowane trochę. I mam to do dzisiaj, to nawet parokrotnie było reprodukowane z jakichś tam przy okazji. A to chciałbym zapytać, jak wyglądało wydobywanie takiego, jakby nie było, skarbu z Powstania Warszawskiego, przechowywanie go przez lata? No, mieszkanie nasze na Rybakach, tam w tym domu. Czyli w okolicy PWPW. Tak, ono było, znaczy, ono nie runęło, ono niby istniało, ale w żadnym razie nie nadawało się do mieszkania, bo
ściany zewnętrzne nie istniały. Zamiast okien były wyrwy olbrzymie. I te wszystkie cegły leżały na podłodze, to wszystko. Poza tym podmuchy, wybuchy. Wszystko było na zasadzie grochu z kapustą. I pamiętam, kiedy zaraz po odejściu Niemców, od razu pierwsza wędrówka była, nawet furmanką się pojechało tam. Ojciec zresztą bał się bardzo, bo ja była zerwana klatka schodowa, a to było trzecie piętro. Ja jak małpa, czepiając się jakichś tych fragmentów poręczy, tam się wdrapywałem, ojciec struchlał, że ja spadnę i się zabiję. To w ogóle a wspomina pan. Ja nie tylko dotarłem, ale szereg rzeczy stopniowo wyniosłem. Że rodzice tak na pana chuchali i dmuchali przez dużą część zresztą dzieciństwa. Zresztą wojna bardzo... Jeśli można użyć takiego paradoksu, że wojna wiele dobrego, warunki wojenne, w sensie mojej jakiejś dojrzałości, samodzielności, bo ja tak jak pan wspomniał, ja byłem jedynaczkiem, na którego chuchano, dmuchano i gdyby nie wojenne warunki, które no, uniemożliwiły rodzicom z powodów materialnych nawet na to chuchanie, poza tym no, koledzy, dostałem się w grono różnych kolegów i krótko mówiąc ja usamodzielniłem się i dzięki temu nie, może nie wyrosłem na takiego mamińsynka już absolutnego. Wojna, no chociażby czepianie się tramwajów. To jest zajęcie, które się... Dziś to trochę funkcjonuje jako takie... Tak, to była już jakaś... Pyskówy. Nie miało nic wspólnego z tym chuchaniem, dmuchaniem, bo to był sport. Wyskakiwanie w biegu z tramwaju, tak. Dorośli inaczej wyskakiwali, my inaczej. Dorośli wyskakiwali twarzą do kierunku jazdy, tylko wychylając się w tył, żeby nie podmuch, pęd powietrza nie przewrócił na twarz. A my udoskonaliliśmy to, znaczy moja generacja. My nie wyskakiwaliśmy twarzą do przodu, tylko stawiali na stopniu, bo był stopień wtedy. W rozkroku i na tej tylnej nodze robiło się obrót i tak jak żaba na dwie szeroko rozstawione nogi spadało się pochylony do przodu. To jeszcze bardziej lepiej niwelowało ten pęd powietrza. To już gwarantowało, że człowiek się nie przewróci. To próbuję sobie to wyobrazić, ale nie próbujcie tego dzisiaj. Dzisiaj jest inny tabor. Więc dzisiaj pewne rzeczy są niemożliwe. Przejdźmy do pytań, które zadali internauci. Bad Galvesi zapytała, jakie były ciemne strony przedwojennej Warszawy, czy było dużo biedy, jakie były napięcia społeczne. Przy okazji Weronika Bocianowska na Facebooku dodaje, jak przed wojną wyglądało życie na Starówce i Żoliborzu. Ja mogę mówić na podstawie własnego życia i najbliższego otoczenia. Żyliśmy dosyć zamożnie. Ojciec był na dość wysokim stanowisku, był szefem produkcji w tej wytwórni papierów wartościowych. Miał wysoką pensję. Mama nie musiała pracować i ojciec z tej pensji utrzymywał mnie, mamę i obie babcie. Matkę swoją i matkę mojej mamy. Jeszcze służąca była. I to dziś trochę było, nie do wyobrażenia. To wszystko było z jednej pensji. I to nie było biedowanie, no bo normalnie wakacje to było na pobyt w Rabce, czy w Zakopanem, czy w Ciechocinku wyjeżdżało się. Także nie była to jakaś, nie były to jakieś ogromne stopa życiowa jakichś ludzi najzamożniejszych na pewno, ale była to taka... dobrze usytuowanej inteligencji, status życiowy. Ja z kolei stykałem się z okoliczną, szczególnie właśnie mieszkając na Rybakach.
tam była sytuacja taka trochę nawet można powiedzieć śmieszna, bo na ogół mieszkańcy tych ulic, Rybaki, Zakątna, tam Wójtowska, na ogół byli to ludzie biedni, jacyś drobni rzemieślnicy, no piaskarze z nad Wisły, rybacy. I oni z kolei wyobrażali sobie, że ci mieszkańcy domu Rybaki 35, ci pracownicy PWPW, robią własne to pieniądze. Są milionerzy, bo czym się oni kierowali? Jest taka zasada u wedla, że pracownik wedla w początkowym okresie może dowolnie objadać się słodyczami. To jest bardzo pomyślane praktycznie, bo taki pracownik wedla objada się tymi słodyczami przez pierwsze 2 tygodnie, a później nie może patrzeć na czekoladę. To tak samo mogliście wy naprodukować milion. Ale oni byli przekonani, że pracownicy, którzy produkują pieniądze, tak jak ci u wedla czekoladę, to mogą sobie te pieniądze też brać. No bo jak te pieniądze robią, to i biorą. I my byliśmy postrzegani właśnie jako taka wysepka tych ludzi o wiele bogatszych niż to było w rzeczywistości. Spróbujmy wrócić do powstania warszawskiego. Piotr Galus pyta, że niedawno widział film Miasto 44 i tam powstańcy dość swobodnie używali przekleństw. Część weteranów powstania wypowiedziała się, że gdy ktoś bez powodu przeklnął, to od dowódcy dostawał karne zadanie. I czy miał pan podobną styczność z takimi sytuacjami? A jeśli tak, to jak na to reagowali dowódcy? Ja mogę mówić na przykładzie mikro. Nas było w drużynie, przebiegło się nas 19. Ja rzeczywiście nie przypominam sobie naszych, bo pierwsze dni szczególnie były spokojne, to na kwaterze śniadanie przy stole, w mieszkaniu prywatnym była kwatera. No właściwie, proszę tego nie traktować jako reklamę dla powstańców, ale nie było przeklinania. Ja sobie właściwie nie przypominam, żeby się w codziennym takim kontakcie używało jakoś, no w każdym razie daleko od czasów, kiedy późniejszych, powojennych, kiedy Sławomir Mrożek, ja to sam czytałem, napisał gdzieś, że słowo na K powinno się wpisać do konstytucji u nas z powodu częstotliwości używania. To twórczość Sławomira Mrożka. To my byliśmy bardzo dalecy od tego. Oczywiście to są też sprawy środowiskowe. No, szczególnie taką wzorcową młodzieżą to były te harcerskie, te u Radosława, te Zośka, Parasol. To była właśnie młodzież szczególnie wychowana w jakichś ideałach. I to była młodzież bez papierosa, bez alkoholu. Natomiast no, różnie bywało w innych, bo oddziały te chłopaki z Woli, no u nich prawdopodobnie, my się z nimi zetknęliśmy pod koniec sierpnia, przyszła właśnie kompania Wolska w zgrupowaniu Leśnik. Też tam nie rzucało mi się w oczy, żeby oni nie potrafili się porozumieć bez niecenzuralnych słów. Nie rzucało się to w oczy. No ale na pewno ich słownictwo w sumie, ich cały Kindersztuba była inna niż tych chłopaków, o których Wańkowicz pisze Ziele na kraterze. Ja myślę, że też kształtowały was opowieści starszych pokoleń, czy to, co zostało spisane. Rafał Rechnio pyta, czy pan i pana koledzy mieliście w czasie wojny, nazwijmy to, idoli, czy wzorce do naśladowania, jeśli chodzi o postaci żołnierzy, na przykład majora Hubala, albo poprzednie powstania, styczniowe, listopadowe, we wspomnieniach gdzieś opisywane wcześniej. No, w ogóle ja tu może jestem nietypowy trochę. Bo ja w ogóle wychowałem się na historii. To był mój konik od smarkacza. Ja dzisiaj panu w tej chwili wymienię ponad 50 generałów powstania listopadowego. Może pan mnie teraz egzaminować. I to był
I dla mnie właśnie szczególnie taka księga u rodziców była profesora Sokołowskiego Dzieje porozbiorowe narodu polskiego. I to było bodaj olbrzymie cztery tomy. My mieliśmy jeden tom akurat Powstanie Listopadowe. Ja na tym prawie czytać się uczyłem. I dla mnie, dlatego ja byłem tak zafascynowany tą przeszłością, że dla mnie powstanie to było magiczne słowo. I dlatego jak wybuchło warszawskie, to ja w takim amoku się znalazłem, bo nagle sobie uświadomiłem, że to, co dla mnie kiedyś było teorią jakieś na kartach książek, to nagle okazuje się, że to jest tu, teraz, jest powstanie. Więc to... I myślę, że wiedza historyczna chyba była większa niż w późniejszych pokoleniach. No, ja pamiętam, jak miało powstać Muzeum Powstania Warszawskiego i nam, to znaczy mam na myśli takich jak ja, chyba nie wszyscy, ale wybiórczo, część powstańców otrzymała od już formującego się muzeum. Już chyba pan dyrektor Ołdakowski funkcjonował. W każdym razie ja dostałem wielostronicowy taki wynik ankiety, takiej sondy, którą po Muzeum Powstania u swego zarania rozesłało w szerokich kręgach taka sonda, co wiedzą ludzie na temat, co ludzie wiedzą o Powstaniu Warszawskim. I były najróżniejsze odpowiedzi, były bardzo trafne, były trafne. Tak, ale ja znalazłem tam odpowiedź, która mnie poraziła. To było pytanie, kto był komendantem Powstania Warszawskiego. I ten człowiek odpowiedział, że Józef Piłsudski. No więc to jest... Jest to wiedza mało pokrywająca się z rzeczywistością. Nie pamiętam, to zachęcamy do zwiedzania i poznawania czy tam był podany wiek tych ludzi, tego nie pamiętam. Przejdźmy do kolejnych wątków, myślę, że już trochę luźniej związanych z powstaniem, ale co robił pan po Powstaniu Warszawskim, gdy Warszawa była ewakuowana? Opowiadał pan, że ja trafiliście do Pruszków, Łodzi, a wcześniej którym Pruszków. Zresztą byłem dwukrotnie, bo ja zamieszkałem obok Paszczy Lwa, czyli zamieszkałem, bo właściwie to jest Żbików, obóz Pruszków, ten Dulak sławetny, to jest przedmieście Pruszkowa, to jest ta część Pruszkowa, jak się z Warszawy jedzie, to rdzenny, ten główny Pruszków jest po lewej stronie toru, a po prawej jest Żbików i tam są te warsztaty kolejowe przemienione w obóz. Ja zamieszkałem u moich wujostwa, którzy byli tymi Żbikowinianami. Tak, mieszkali Żbikowie, o. I tam właściwie przeżyłem przejście frontu, to był ten połowa stycznia 1945 roku i pamiętam wtedy ta noc była niesamowita, bo był dylemat, co Niemcy z nami zrobią, czy machną ręką i zostawią, czy będą pędzić. Bo była brana pod uwagę taka możliwość, że będą pędzić na zachód, ewakuować ludność, cofając się przed Sowietami. I my w związku z tym były chyba u wujostwa trzy rowery. Te rowery objuczyliśmy wszystkim możliwymi przedmiotami. I kołdry, i pal, a ubrani byliśmy, no inna rzecz, to był styczeń, ale ubrani byliśmy jak hokejowi bramkarze. Każdy miał po trzy koszule, po dwa swetry na sobie, żeby jak najwięcej tego dobytku ocalić, a nie zostawić. No a reszta do tych... Ale okazuje się, że Niemcy potraktowali ludność
w ogóle jak powietrze na szczęście. Ostatni dwaj Szwabi, jakich widziałem z okna, to motocykl z przyczepą zatrzymał się blisko domu tego, gdzie przebywałem. Ci dwaj Niemcy się zatrzymali, wyciągnęli plan czy mapę, przyglądali się tej mapie, zawrócili i odjechali. Następni Niemcy, jakich widziałem, bo w międzyczasie już koło południa chyba przeleciała taka sowiecka szpica pancerna, czołgi w kierunku szosy poznańskiej, bo Niemcy się w ogóle wycofywali tą z Woli poznańską szosą. I najpierw przeleciała ta szpica pancerna, ja nawet pamiętam, że się zastanawiamy, co to takie czerwone punkciki mają, to były gwiazdki czerwone na tych ich czapach zimowych. I po jakimś czasie te same czołgi wracały, a na czołgach siedzieli jeńcy niemieccy, na pancerzach, na wierzchu. Oczywiście wieża otwarta, bo oni by pouciekali, więc z tej wieży strzelał sowiecki czołgista, a ci Niemcy trzymali się czegoś tam, jakichś elementów na tym pancerzu. Przy czym przyznam się, że nie kochaliśmy Niemców. Oni przez 5 lat robili wszystko, co można, żeby ich nie kochać. Ale przyznam się, że wtedy mnie to jakoś jako tego młodego człowieka poruszyło. Ci Niemcy, to był mróz ponad 15 stopni, oni boso byli, ci żołnierze niemieccy. Czyli te czubaryki już im zdążyły zdjąć buty. To nie mieściło się to w jakichś tych konwencjach. Zresztą w ogóle i powstanie, to są bardzo skomplikowane sprawy. Oni też się zachowywali, szczególnie w PWPW. PWPW, jak podaje pułkownik Adam Borkiewicz, w końcowej fazie ten odcinek szturmowało 1500 ich. Jak opanowali wytwórnie, my się już wycofaliśmy, wdarli się do PWPW. Tam została ta legendarna postać, dr Hanna Petrnowska, pseudonim Rana, bo ona nie chciała zostawić ciężko rannych. A rannych nie można było wynieść, bo ewakuacja była po drabinie wstawionej do okna pod sufitem. Kilka takich. No, na noszach ciężko rannego musieli ci ranni zostać. I oni, i tą doktor Petrynowską, i towarzyszącą jej sanitariuszy, i tych wszystkich rannych, oni wymordowali. Po prostu na tych posłaniach leżących rannych, jednych zastrzelili, drugich prawdopodobnie granaty zamordowali. I teraz moja refleksja. Ja jako ten amator historyk, który wszelkich wysiłków dokonuje, żeby w najbardziej szczegółowo poznać przebieg wydarzeń, ja skądinąd to dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach dla ciekawości i dla wiedzy spotkałbym się może z jakimiś kombatantami dzisiejszymi, tymi staruszkami niemieckimi, którzy może właśnie byli u tego pułkownika Wilhelma Schmidta i zdobywali PWPW, bo tacy gdzieś tam na pewno istnieją. No bo to byłaby ciekawa wymiana informacji, szczególnie dla mnie. Uczestnika jednej tak, ze stron. Ale właśnie co mnie powstrzymuje? Jeżeli nawet ich było 1500, wiadomo, że tych rannych nie wszyscy mordowali. Tych mordujących było iluś tam, może nawet kilkudziesięciu tylko. Ale z kolei oni nie mają na czole napisane, czy to oni, czy to inni. I dla mnie ryzyko, bo nie miałbym nigdy gdzieś gwarancji, czy ja nie
z którym ja rozmawiałem, czy z tym, który walczył jak normalny żołnierz, bo to była Wolka, czy to ten bandyta, który tych rannych wymordował. Ja, nie mając gwarancji, z kim rozmawiam, ja nie ryzykowałbym podania ręki żadnemu z nich. To mnie powstrzymało. No, zresztą tam byli tylko Niemcy, to jest już oddzielny. Niestety bracia Słowianie tam też w ogóle w powstaniu niektórzy paskudną rolę odgrywali. No, Kamiński, pół Polak, pół Rosjanin, nienawidzący Polaków przecież. A jego podwładni i on sam tak się, że się Niemcy jego rozstrzelali. Rozstrzelali, bo rabunek przekroczył jakieś granice. Ja zresztą miałem taki moment, kiedy to już był 24 sierpnia, to był kulminacja walk obrony tego bloku mieszkalnego PWPW, bo ja byłem w załodze tego bloku. I były falowe natarcia piechoty. To tak się zaczęło koło południa i gdzieś tak już do 16. Byliśmy prawie w euforii, bo mieliśmy ogromny sukces, bo mieliśmy jednego ciężko, ale jednego rannego, a ich tam leżało, no kilkunastu leżało w polu widzenia. Bo oni szturmowali, były takie momenty, że już wyłamywali drzwi klatki schodowej. I w ostatniej chwili zostawali odpierani i zalegali później po drugiej, dzisiaj to wszystko inaczej wygląda. Po drugiej stronie jezdni były działki warzywne, pomidory, kartofle, oni tam zalegali. Pół godziny, trzy kwadranse, nadlatywały bombowce, waliły w nasze stanowiska. Wtedy my się cofaliśmy w głąb budynku, w głąb korytarzy, no bo wiadomo, że jak lecą bomby, to piechota nie ruszy, bo pod własne bomby nie... I to był wyścig, bo trzeba przyznać Niemcom, że to jest w ogóle dobre wojsko. Germanie, ludzie wojny, German. Oni mieli znakomitą łączność. I jeszcze nie opadł kurz po tej ostatniej bombie, kiedy ta piechota ruszała z tych kartofli. A my z kolei biegiem na stanowiska, żeby ich zatrzymać. I był taki moment, kiedy jeden z nich leżał, bo od klatki schodowej było kilka, na zewnątrz, było kilka schodków. I on leżał na tych schodkach, nogami w naszą stronę, głową do dołu, a gdzieś tak 2-3 metry od niego jego karabin poleciał. On był oczywiście nieżywy ten nie wiem. I teraz, a my grupką stoimy w tych drzwiach, on tu leży i wtedy mój wspaniały dowódca, ja byłem w takiej drużynie Roma. Rom to był od imienia Roman Marchel, pseudonim Rom. To był kapral. Do niego ci z innych oddziałów mówili panie poruczniku, bo cały jego sposób bycia i dowodzenia z nami, to o takich ludziach Janusz Jerzy Terej w tej książce swojej o Armii Krajowej na Rosę. On określa takich ludzi jako samorodne talenty dowódcze. I taki był ten Rom. I ten Rom wtedy się do mnie odezwał. Julek, nie wyskoczyłbyś po ten jego karabin i niech pan zwróci uwagę, że on mi nie wydał rozkazu, bo to było ryzykowne. Zapytał, poprosił. On mnie zapytał, mimo że był dowódcą, on mógł wydać rozkaz. Ale on wiedział, że tamci leżą po drugiej stronie jezdni w tych kartoflach i oni patrzą na nas. I ta sekunda, parę sekund może być za długo dla mnie. Ale ponieważ ja się bardzo w tym momencie przestraszyłem, ale razem z nami było kilku ze zgrupowania Leśnik, a my rywalizowaliśmy. Może gdyby mnie ci leśnicy nie patrzyli, to ja bym może powiedział, ja się boję, ale że ci patrzyli, to ja uznałem, że ja nie mogę się. Ja wtedy wyskoczyłem, ale to pozorna dygresja, bo ja zacząłem mówić o zachowaniu tych nieprzyjacielskich żołnierzy. I proszę sobie wyobrazić teraz,
jak ja chwyciłem ten karabin, to sekundy trwały, ja nawet byłem w takim napięciu, że ja nawet nie wiem, czy do mnie strzelali. Ale jak zdążyłem rzucić okiem na tego trupa leżącego, a ponieważ on leżał głową do dołu, jemu rękawy ściągnęły, też zsunęły się i ja w świetle słońca zobaczyłem u niego co najmniej 3 zegarki na przegubie. I to był ten mój namacalne doświadczenie, że jeżeli czytam, że oni rabowali, to ja widziałem, nie muszę czytać. On miał co najmniej 3, bo się błyszczy w słońcu. Słowo entuzjazm jest czymś, co stara się pan przekazać zawsze w takich rozmowach z młodzieżą, z warszawiakami, z ludźmi, którzy poznają waszą historię. Więc ja mam właśnie na uwadze jako szalenie ważny element powstania. Powszechny entuzjazm ludności i powszechną chęć walki. Warszawa chciała powstania i mam jednostkowy przykład, ale nieprawdopodobny. W zgrupowaniu Leśnik był żołnierz o pseudonimie Dentysta. I teraz ten dentysta ani swoim słownictwem, ani sposobem bycia nie świadczył, że on może w ogóle jakiś student, to dentysta to pewnie student stomatologii zdawałoby się, bo pseudonimy się z czegoś brały. A jego zachowanie i słownictwo świadczyły, że on mógł nawet podstawówki nie skończyć. To był absolutny taki prymityw zupełny. I wreszcie go przycisnęli, słuchaj, dlaczego ty masz pseudonim dentysta? I on już tyle razy pytany wreszcie puścił farbę. I mówi, bo ja wam się przyznam. Ja tak na co dzień normalnie, to ja chodzę na cmentarze, ja wyrywam nieboszczykom złote zęby. I teraz moja refleksja. Przecież to się nazywa hiena cmentarna. Przecież ten człowiek to już jest absolutny margines społeczny. To jest człowiek, zdawałoby się, wyprany z jakiejkolwiek moralności, zasad, nie mówiąc o ideałów. I teraz proszę sobie wyobrazić, przecież ten człowiek to jest pierwszy, który powinien wyznawać hasło śmierć frajerom. Niech frajerzy walczą, a ja sobie w piwnicy przesiedzę to powstanie. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaka musiała być atmosfera, jaki musiał być entuzjazm, jeżeli nawet taki typ spod ciemnej gwiazdy, w nim się coś obudziło, co się banalnie mówi, nazywa patriotyzmem. Coś w nim jednak takiego się działo. Zdawało mi się zero moralne, egoista. On nie idzie do piwnicy, tylko bierze karabin i idzie na barykady. I dla mnie to jest sztandarowy przykład właśnie tego, że wszyscy poszli walczyć. Na samo zakończenie jeszcze dwa krótkie pytania. Beata na Twitterze pyta, gdyby miał pan wybrać jedno miejsce w Warszawie, takie, które kojarzy się najlepiej, to co to by było i dlaczego? I drugie pytanie jeszcze związane z piłką nożną, to Mateusz Nagórski pyta, jak to jest być kibicem Polonii? I od siebie zapytam, czy czeka pan na nowy stadion Polonii, bo już jest podpisana umowa, będzie. No jakie to uczucie dla kibica? Kibicem Polonii właśnie minęło 80 lat, jak jestem kibicem. I zresztą ja na temat kibicowania to mam teorię taką, że to wiele zależy od przypadku. Od momentu, kiedy chłopak pierwszy raz idzie na mecz, pierwszy raz się styka z tym futbolem. Ja akurat w 38 roku zacząłem chodzić na mecze, poszedłem na mecz pierwszy, Polonia Warszawianka, derby Warszawy. Tu co jest istotne, w 1938 roku już nie istniała sekcja piłkarska Legii. Tam był jakiś kryzys organizacyjny i Legia jeszcze 3 lata wcześniej, najlepsza w Warszawie, bardzo silna, Martyna, Nawrot, tylko ja jeszcze wtedy na mecze nie chodziłem. I jak poszedłem na ten pierwszy mecz, to Polonia była absolutnie najlepsza w tej Warszawie, bo warszawianka to się zawsze pętała w dole. Oni ciekawe, choć nigdy nie spadła z pierwszej klasy. Nigdy nie spadli, ale nigdy też zawsze byli w dole tabeli. Mm-hmm. I po prostu, jak idę na pierwszy mecz ligowy, Polonia bije 5-2 tą warszawiankę i to jest mój pierwszy, to się zakochałem w tej Polonii. A że się kocham do dzisiaj,
To dlatego, że aczkolwiek byli dwa razy mistrzami Polski, co byli Puchar Polski, no ale przyszły chude lata. Nie sztuka jest być kibicem drużyny, która jest na szczytach. Sztuka jest w biedzie, doli i niedoli być tym kibicem. Ja tak to traktuję. Czyli stadion przy Konwiktorskiej to ulubione miejsce? Chciałbym dożyć. No tu oprócz stadionu, ja mówię trochę pół żartem, jeszcze piłkarze są potrzebni. Oczywiście, że tak. A no ale jak będzie stadion, to może jakieś pieniążki się pojawią, bo dzisiaj to w ogóle, tu jeszcze a propos Polonia Legia, te animozje piłkarskie, międzyklubowe, między kibicami, to jest bardzo złe zjawisko. Dla mnie taką ilustracją tego zjawiska to jest Wisła i Krakowia w Krakowie. Do fryzjera przychodzi klient i zamawia golenie. Fryzjer naostrzył brzytwę, przystawił mu brzytwę do gardła i pyta się, a pan to jest kibicem Krakowi czy Wisły? To już jest ta eskalacja. Ale zaraz po wojnie było bardzo ciekawe zjawisko, moim zdaniem pożyteczne i łagodzące te międzyklubowe zawiści, nienawiści. To był cały cykl rozgrywek o Puchar Kałuży międzyokręgowych. To trwało kilka lat. Warszawa, Poznań, Śląsk, Łódź, Kraków. Te reprezentacje tych miast grały między sobą mecz rewanż po dwa razy o puchar tego legendarnego selekcjonera przed wojną. I co się wtedy działo? Warszawa gra z Krakowem czy z Poznaniem i widownie stanowią kibice i Legii, i Polonii i oni są w tym momencie jednością. W tej chwili nie ma podziału na... To są warszawiacy, gra nasza reprezentacja Warszawy, gra Świca z Polonii i Serafin z Legii i tak dalej. I kibicujemy im. To doskonale, moim zdaniem, łagodziło te międzyklubowe jakieś zawiści. Jest to być może pomysł. No ale dzisiaj przede wszystkim może i Boniek, bo to inteligentny facet, może i Bońkowi po głowie chodziłyby takie myśli, ale kalendarz nie pozwala. Dzisiaj to jest tak wszystko zagęszczone, te rozgrywki, jeszcze Ligę Narodów, że dzisiaj po prostu na takie rozgrywki międzyokręgowe nie ma terminów. A to było bardzo dobre, bardzo dobre. Mecz Polska-Macedonia Północna, eliminację do Mistrzostw Europy 2020. No, zobaczymy. Ile pan obstawia? No, bo ja myślę, że z biedą, ale wygramy. Już jestem optymistą. Juliusz Kulesza, pseudonim Julek, był naszym gościem dziś w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję. Lubię się wygadać. Bardzo dobrze jest się czasem wygadać i porozmawiać. Było to pierwsze spotkanie z cyklu Pytanie o Powstanie. Zachęcamy Was do obserwowania profili Muzeum Powstania Warszawskiego na Instagramie, Twitterze, oczywiście Facebooku. Będziemy przypominali się z kolejnymi bohaterami naszych rozmów. Będziecie mogli zadawać własne pytania, które tutaj w rozmowie w Parku Wolności, w Muzeum Powstania Warszawskiego będziemy następnie zadawali. Dlatego zachęcam do obserwowania naszych profili, do komentowania, do uczestnictwa w tych spotkaniach. No i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Piotr Topuliński, dobrego dnia.